Państwa, no zdarzyła się tragedia. W wyniku ataku tygrysa zginął pracownik. W tej chwili ustalamy przyczyny, jakie do tego doprowadziły. Nie jest to sytuacja codzienna w zoo, ale nie jest to też sytuacja wyjątkowa, bo to się niestety zdarza. Jeżeli pracuje się z dzikimi zwierzętami, trzeba zachować wszystkie procedury. My sprawdzamy, czy to wszystko było tak, jak powinno być. Wygląda na to, że tak. Zawsze jest pewien czynnik błędu człowieka. To nie jest wina tygrysa. Pracował u nas od 2004 roku. Bardzo doświadczony pracownik. Pracował w dziale drapieżnych od 8 lat. Opiekował się całym szeregiem tygrysów. Bardzo doświadczony, bardzo zrównoważony człowiek. Dobry pracownik. I miał rutynowe zajęcia, które robił kilka tysięcy razy jak dotąd, to znaczy wysprzątać wybieg i wykosić trawę. Robi się to zawsze w nieobecności zwierzęcia, po upewnieniu się, że ono jest nieobecne na tym miejscu i po prostu rutynowe działania codzienne. Był drugi pracownik, ponieważ przy zwierzętach drapieżnych z reguły stosuje się dwóch. On był na zewnątrz tego wybiegu i na szczęście zdążył zamknąć bramę i wyszedł wcześniej z wybiegu. Także jest bezpośredni świadek, wiemy, jak to się stało. Natomiast sama śmierć nastąpiła prawdopodobnie w ciągu sekundy. My wszyscy przeżywamy traumę. Pomożemy tym pracownikom to przełamać, jeżeli trzeba, przejdą do innych działów, pracować z mniej niebezpiecznymi zwierzętami. Jeżeli będzie taka potrzeba, aczkolwiek każdy zdaje sobie sprawę, że pracuje w warunkach niebezpiecznych. Zwierzę uśpione dlaczego? Ono było na swoim terenie, którego broni. Tam nie powinien się znaleźć pracownik. To nie jest wina zwierzęcia.